Okej, witam Państwa, mówi Piotr Łukowicz, polski kurs Blendera. Zaczynamy następny tutorial i dzisiaj powiemy sobie kilka słów na temat zakładki Influence w panelu z teksturami. A więc dodam do sceny tym razem kulkę i zaczynamy. Proszę bardzo, tak będzie wyglądała. Ustawię jej cieniowanie na Smooth, wyrównam jeszcze kamerę. I teraz możemy kulkę oglądać w całej okazałości. Jeszcze drobne przesunięcia. I mamy. Dobra. To jest moja kulka. Oczywiście materiał do niej trzeba dodać, ponieważ na razie jest standardowy. A więc dodaję nowy materiał. Ten materiał zmienię na kolor intensywnie, na przykład zielony. Zobaczymy, czy to się później nie zmieni. Ok. Zmienię także intensywność tego materiału na 0. I jak widać, ten materiał zrobił się teraz czarny, a nie zielony. No i teraz tak. Dodam teksturę, która będzie wpływała na tą zmienioną przeze mnie własność. Dzisiaj powiemy sobie o teksturach, które zmieniają materiał w zakresie jego kolorów rozproszeniowych, czyli za pomocą shadera diffuse. A więc dla przypomnienia, shader diffuse decyduje o kolorze obiektu, no i oczywiście jego intensywność określona jest przez parametr intensity. Widać teraz, że jeżeli intensywność jest 100%, to moja tekstura, którą przed chwilą dodałem, dodaje do mojego zielonego shadera kolor różowy. W dodatku w takie niezbyt wyraźne ciapki. Jest to dlatego, że tekstura, którą teraz mam wybraną, to tekstura typu Cloud. I ta tekstura w panelu Influence, czyli wpływ, ma ustawiony kolor. Ten kolor dotyczy tekstury i on jest ustawiony na kolor różowy. No ale tekstura nie jest jednolita, tylko właśnie w postaci takiego wzoru. Ten wzór jest dlatego taki, że biały kolor z tekstury mapuje się na 100% kolor różowy. Natomiast tam, gdzie jest kolor czarny, to ten różowy kolor jest jakby wyłączany. I dzięki temu widać poprzez niego kolor zielony pochodzący z materiału. Pokażmy sobie to może na lepszym przykładzie. Wybiorę teraz teksturę typu Wood. I teraz Wood ma pasy białe i czarne. W białym pasie będzie się mapował kolor tekstury. W czarnym pasie tego koloru nie będzie w ogóle. Dlatego jeżeli mam wybrany kolor jako influence, będę miał różowy, to moja kulka stanie się różowa, no powiedzmy sobie zielona w różowe pasy. Wygląda to całkiem ładnie, taki efekt mógłby się nawet komuś podobać, ale dodajmy sobie trochę więcej światła i przyjrzyjmy się temu dokładniej. Światło zrobię takie niezbyt wielkie, niezbyt intensywne, tylko po to, żeby troszeczkę doświetlić tę stronę w cieniu. Tak więc wygląda efekt działania tekstury na materiał. I siłę tego działania określam właśnie na zakładce influence, czyli wpływ. Wiadomo, że jeżeli ktoś jest pod wpływem, to można to określić słowem influence właśnie. No i teraz tak. Tekstura, która jest czarno-biała, mapuje się za pomocą koloru w taki sposób, w jaki ten czarno-biały gradient określa intensywność barwy. I teraz intensywność barwy wynosi 1. Mogę tę intensywność zmienić po to, aby barwa stała się trochę słabsza. Widać, że przy poziomie 0,4 różowy kolor jest tak słaby, że w ogóle go już prawie nie widać. Natomiast co ciekawe, ten słaby różowy kolor miesza się z zielonym w taki sposób, że efektem jest szary. Tak dziwnie trochę to wygląda, damy trochę więcej różu, no i już jest. Teraz jeżeli wybiorę sobie inny kolor z koloru określonego przez teksturę, na przykład czerwony, to będę miał domieszkę koloru czerwonego do mojego zielonego podstawowego materiału. Efektem wynikowym mieszaniny takich dwóch kolorów jest kolor pomarańczowy, czy też zbliżony do żółtego, gdyby było go tutaj więcej. Ok? Czerwony przebija, na granicach widać lekko żółtawy. No i teraz tak. Ta operacja, którą wykonuje moja tekstura na moim materiale, czyli mieszanie tego czerwonego koloru wzdłuż takiego wzorca, podobnego trochę do pasów, to jest operacja, którą można nazwać zmiksowaniem, czyli zwykłym zmieszaniem kolorów. Natomiast mam możliwości również innego rodzaju. Na tej zakładce, niezależnie od tego, że teraz panel Diffuse tylko omawiamy, mamy również możliwość zmiany operacji wykonywanej na materiale przez teksturę. A więc jeżeli wybiorę sobie na przykład zamiast operacji Mix w parametrze Blend, taką operację jak Dodaj, w tym momencie będę mógł dodać kolor czerwony, określany przez intensywność za pomocą tego gradientu, do mojego koloru zielonego. W efekcie dostanę prawdziwy żółty kolor. Zielony zmieszany z czerwonym w 100% daje nam kolor żółty, tak mniej więcej. Mogę również wybrać inne kombinacje kolorów, na przykład substrakt. Jeżeli odejmę kolor czerwony od zielonego, to zostanie mi oczywiście kolor zielony. No, może troszkę bardziej intensywny, ale przecież w składowej zielonej nie ma czerwieni, więc nic i tak się nie odejmuje. I tak kombinując z tymi wszystkimi ustawieniami, mam dla jednego rodzaju parametru zmienianego
całą masę rozmaitych ustawień. Na przykład mogę podzielić przez siebie te dwa kolory, otrzymując w wyniku jakiś zupełnie inny kolor. Więc czasami rezultat takich operacji może być zaskakujący. No i to jest właśnie fajne. Teraz możemy zrobić następną rzecz. Niech to będzie zwykła operacja Mix. Mamy czerwone pasy. Jeżeli teraz dodam drugi kanał tekstury do mojego materiału i to będzie znowuż tekstura typu Wood, niech ona będzie sobie tutaj, to tę teksturę mogę teraz ustawić w taki sposób, aby miała zupełnie inny kolor. Na przykład niech ta tekstura ma kolor, no powiedzmy sobie niebieski. Ok. Niebieski kolor nakłada się na poprzedni ustawiony kolor czerwony, w efekcie dostaje jakiś taki zafioletowiony lekko, no i z pomiędzy wyłazi mi ten kolor zielony. Mogę taką teksturę trochę pozmieniać. Jeżeli na przykład dodam do niej gradient kolorów za pomocą ramp, to mogę zwiększyć kontrast tej tekstury, odpowiednio ustawiając również szerokość pasm, na przykład takie. Tego typu tekstura będzie się mapowała na kolor biały, ponieważ jak włączę ramp, to on już zamaskowuje ten kolor, który jest ustawiony we wpływie danym przez zwykły kolor. A więc musiałem tutaj ustawić rzeczywisty kolor niebieski, aby było widać na mojej wynikowej teksturze jakiś efekt. Teraz jeżeli zrobię render, to dostaję niebieskie pasy, zaczerwienione na brzegach, no i elegancko pomiędzy nimi zielony kolor. Tak to wygląda. Mogę oczywiście to dodać do mojego materiału, niekoniecznie muszę używać operacji Mix. No i teraz mam sumę. Niebieski z czerwonym daje mi oczywiście intensywnie fioletowy. Jeżeli odejmę, dostaję tylko mocno czerwony. Jeżeli dam screen na przykład, to jest taka dziwna suma, troszeczkę podobna do spłaszczonego mnożenia czy dodawania. Mamy overlay, tu bardzo ciekawy efekt. No i tak można się bawić. Oczywiście nie będziemy sprawdzali wszystkich możliwych kombinacji, to już pozostawiam swoim szanownym oglądaczom. Natomiast chciałem jeszcze powiedzieć o kilku pozostałych rzeczach, które mamy w panelu Diffuse. Więc może tak, usuńmy tę teksturę, usuńmy tę drugą i wróćmy do mojego standardowego materiału. W moim standardowym materiale, jak dodam nową teksturę, to jej domyślnym rodzajem jest Cloud. Ustawmy sobie na przykład teksturę taką jak Voronoi. Voronoi powoduje, że na moim materiale pojawiają się takie jakby komórki. I teraz, jeżeli zamiast z tych komórek chciałbym mieć połysk zmieniony w taki sposób, to zamiast kolor w panelu Diffuse muszę włączyć coś takiego jak specular. Mówię o połysku, ale chodziło mi o intensity. Intensity jest intensywnością koloru, a więc czymś takim, co mamy ustawione tutaj na pasku, co jest teraz równe 1, a więc intensywność wynosi dokładnie 1. W tym momencie nie widać w ogóle różowego koloru, mimo tego, że taki w teksturze był ustawiony. Mam domyślne intensity, czy też domyślną intensywność zieleni 1 i tekstura stara się ustawiać intensywność koloru zielonego właśnie na 1, więc nic nie widać, nic się nie zmienia. Natomiast jeżeli zmniejszę intensywność koloru w materiale, powodując, że on zrobi się domyślnie czarny, to w tym momencie jego właściwy kolor będzie określała tekstura za pomocą zmiany tego parametru. A więc teraz w renderze dostanę tego typu zielonkawe komórki. I to jest fajna opcja. Co więcej, mogę dodać również kolor, mieszając jakby te dwa parametry naraz, no i wtedy poza tym, że one mają intensywność większą i są jaśniejsze, no to również dodaje się do nich różowy kolor. Mogę także określić alfę. Alfę mogę określić na tej samej teksturze albo na teksturze, która będzie dodana kolejny raz. No i teraz mogę tę teksturę dodać kolejny raz, wybierając ją z listy, to jest tekstura 03. I od razu widać, że ta tekstura ma ustawienia standardowe. Gdybym miał tutaj zmienione na przykład jasność, jakieś ustawienia w samej teksturze, to one by się zachowały, ale to, co jest na zakładce Influence, pozostanie domyślne. Na dowód tego zobaczmy, jak to wygląda. Pozamykam opcję konfiguracji. Klikniemy sobie teraz w teksturę, proszę zobaczyć, tekstura pierwsza, którą miałem, dodaną, ma ustawioną intensywność, natomiast ta sama tekstura, dodana drugi raz, tej intensywności nie ma ustawionej, tylko kolor. No więc gdybym chciał te parametry z pierwszej tekstury zapamiętać i jakoś przenieść szybko, automatycznie na tą kolejną teksturę, która tak naprawdę jest ta sama, to musiałbym je zapamiętać za pomocą menu, które jest w tym małym, rozwijanym przycisku. A więc zapamiętuję sobie poprzez kopiowanie, strzałka pokazuje mi na taką tabliczkę, zapamiętuję sobie, skopiowałem ustawienia, a teraz klikam w odpowiedni kanał z teksturą i te ustawienia wklejam. Pach. I teraz mam intensity jakby dwa razy. Widać, że troszeczkę się zmienia intensywność tego koloru zielonego, ale powiedzmy sobie, że ja bym chciał, żeby ta moja kula stała się nagle całkiem przezroczysta i żeby tylko zostały na niej zielone żyłki. No więc, żeby to zrobić, muszę zmapować przezroczystość tej kuli na kanał alfa.
a więc ustawiam alfa na 1. Alfa na 1 oczywiście będzie oznaczało, że tekstura swoim kolorem czarno-białym będzie mapowała mi kanał alfa. I oczywiście nic się nie pojawia. Jeżeli chciałbym, aby ta przezroczystość rzeczywiście zaistniała na tym modelu, muszę włączyć przede wszystkim przezroczystość w ogóle w materiale, a następnie ustawić alfę na 0, podobnie jak to zrobiłem z intensywnością. Już teraz na podglądzie widać, że moja kula stała się przezroczysta. No i mam przezroczystą kulę. Połysk natomiast pozostał zupełnie bez zmian, bo połysk jeszcze nic nie wie o tej teksturze. Tak więc to jest sposób na zrobienie różnego rodzaju fajnych i ciekawych efektów. Z opcji, które mi jeszcze tutaj zostały do omówienia, to jest opcja o nazwie Translucency, czyli takie coś jak przejrzystość lub też takie podświetlenie wsteczne, takie podświetlenie spodnie. No i gdybym chciał takie coś ustawić, to oczywiście jak najbardziej mogę, z tym, że zrobię to już na zupełnie innym modelu. A więc tę kulkę wyrzucę, dodam sobie nową, troszeczkę ją powiększę, dodam subsurfa na poziomie 2, ustawię cieniowanie typu smooth, dodam nowy materiał i dodam sobie do tekstury coś takiego jak, znaczy do tekstury, nową teksturę. I teraz zamiast zaznaczać kolor, żeby było wszystko różowe, tak jak wychodzi domyślnie, włączę sobie zamiast tego translucency. I teraz jeszcze tego efektu nie widać, dlatego że jego siła oddziaływania jest bardzo niewielka. Ale jeżeli wyłączę światło środowiskowe, to będziemy mieli taką scenę, na której będzie wszędzie czarno. Dodatkowo jeszcze pociemnię sobie tło. I teraz, gdy będzie wszędzie ciemno, to na tym nieoświetlonym obszarze być może coś już będzie widać. Niestety jeszcze tego nie widać, ale nie szkodzi. Zaraz ustawimy wszystkie parametry tak, jak to powinno być. Na zakładce Shading parametr Translucency jest tutaj. Jeżeli go podniosę troszeczkę do góry, to dostanę takie podświetlenie jakby tylne, leciutkim światłem, które być może przenika przez powierzchnię tego obiektu. Obiekt powinien być trochę półprzezroczysty, tak się domyślam. Zróbmy coś takiego. Na razie nie widać tutaj żadnej zmiany. No, on się robi coraz ciemniejszy, ale żadnego światła spodniego nie mam. Jest to trochę niepokojące. Sprawdzę jeszcze, jaką mam lampę. Moja lampa to jest point, to jest ok. Może zostać, lampa rzuca cień, wszystko jest w porządku. I teraz tak, wróćmy do materiału. Spróbuję teraz podbić ten parametr translucency odpowiednio na zakładce tekstury. Teraz zobaczymy, czy to wyjdzie. Ostatnio, jak to sprawdzałem, to wychodziło bardzo ładnie, natomiast teraz jakoś tak nie widzę, żeby był efekt. Dobrze, zróbmy render. No i efektu nie ma. To, czego bym się spodziewał tutaj, to pewnego rodzaju rozświetlenia tekstury. No ale na razie ich nie obserwujemy. W takim razie spróbuję zwiększyć ilość tego parametru, wpisując tutaj dwójkę. Nie można ustawić tej dwójki normalnie za pomocą suwaka, natomiast można kliknąć i wpisać praktycznie rzecz biorąc dowolną wartość. Teraz zwiększając ten parametr spowoduje jego wyraźne przeskalowanie, taki overscaling i zobaczymy, czy coś w ten sposób uda mi się osiągnąć. Nie ma żadnej różnicy. Przypuszczam, że to dlatego, że nie włączyłem parametru, który nazywa się RGB to Intensity, czyli parametr RGB, taki właśnie jak ten różowy, definiowany przez kolor typu cloud, miałby się zmienić na intensywność. Spróbujmy przywrócić standardową wartość do jedynki i zaznaczę ten checkbox, aby mieć jakąkolwiek intensywność. Kolor, który tu mam, działa tylko na parametr color w specular oraz w diffuse, także w mirror. Natomiast jeżeli chcę zmienić dowolny inny parametr, to muszę zaznaczyć opcję RGB to intensity, czyli kolor zamieni na intensywność. No i nadal nic nie ma, więc prawdopodobnie to będzie całkiem skopany tutorial. Zaraz zobaczymy, czy coś wyjdzie. No niestety. Ciekawe dlaczego. Włączę w takim razie światło środowiskowe, to słabiutkie, popatrzmy co tu się dzieje. Nie widać żadnego efektu, bardzo przepraszam, na razie mi to nie wyszło. Zrobimy sobie później do tego materiału poprawkę. Natomiast to były wszystkie opcje, które chciałem pokazać i jak już dojdę, o co tutaj chodziło, to zaraz dodam uzupełnienie. Ok, na razie, do zobaczenia.